Kochani rodzice, w tym szczególnym dla nas dniu chcielibyśmy wam powiedzieć dziękujemy. W pierwszej kolejności dziękujemy za życie. W momencie, w którym słuchacie naszego listu, jesteśmy już mężem i żoną. Nie bylibyśmy w stanie wspólnie świętować dnia naszego ślubu, gdyby kiedyś nie połączyła was miłość, która doprowadziła do naszych narodzin. Będąc już w klimacie narodzin, bardzo dziękujemy za trud włożony w nasze wychowanie. Jesteśmy wdzięczni za wszystkie nieprzespane noce, za pielęgnowanie nas, za dawanie dobrego przykładu i wpajanie wartości, które ukształtowały nas jako dorosłych ludzi. Jednocześnie wiemy, że bycie rodzicem to nie tylko radości, ale też dużo trosk. Nie jest prosto podołać okresami dojrzewania, zmianom potrzeb, zmianom wartości i wszystkim wyzwaniom stawianym przez własne dzieci. Daliście cudownie radę, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Jestem wam ogromnie wdzięczna za wszystkie lata, które poświęcaliście mi jako rodzice. Zawsze mogłam na was liczyć. Nigdy nie odmówiliście mi pomocy ani wsparcia. Wiem, że nie zawsze było łatwo i zdarzały się chwile, w których mieliśmy zupełnie inne zdanie i tworzyło to niesamowite sprzeczności. Ale ostatecznie zawsze pokazywaliśmy sobie, jak bardzo się kochamy i jak bardzo nam na sobie zależy. Grzesiu, tobie też dziękuję. Dołączyłeś do naszego życia, kiedy miałam 9 lat i bardzo cię za to podziwiam, bo byłam wtedy małym potworkiem, a jednocześnie nie uciekłeś, tylko byłeś i jesteś aż do dziś. Jesteś bardzo fajnym gościem i naprawdę świetnie nam się układają te nasze relacje. Zawsze będę z sentymentem wspominać, jak spełniałeś moje wszystkie zachcianki jedzeniowe. Pamiętasz na pewno, jak terroryzowałam cię robieniem kaszki do butelki, a ty dzielnie to znosiłeś i dostawałam najpyszniejszą butelkę świata. Ponadto sprzątałeś w domu wszystko, co nabroiłam. A co najważniejsze, zawsze powtarzałeś do mamy: Moniczko, kiedyś jej przejdzie. Jak widać, przeszło. Mam teraz super domek, fajnego męża i wyrosłam na mądrą osobę. Dziękuję. Mamo, księżniczko, promyczku, słodziaczku, moja najlepsza przyjaciółko, moja towarzyszko życia, moja kucharko, motywatorko. Bardzo dziękuję, że jesteś. Bardzo dziękuję, że jesteś pierwszą osobą, do której dzwonię, kiedy cokolwiek dzieje się w moim życiu. Ty pierwsza wiedziałaś o naszych zaręczynach, pierwsza dowiadujesz się o sukcesach, a także pierwsza dowiadujesz się o niepowodzeniach, które przecież mam. No bo każdy je ma. Bardzo dziękuję, że jesteś moim wzorem siły i determinacji we wszystkich możliwych sytuacjach życia. Bardzo dziękuję, że dzięki tobie jestem akurat takim człowiekiem, jakim jestem. Tak dużo razem przeżyłyśmy i nigdy się nie opuściłyśmy w żadnej z sytuacji. Dzięki tobie jestem dojrzała, wartościowa, uczciwa i empatyczna. Dzięki tobie kocham zwierzęta, jestem dobrym człowiekiem. Też dzięki tobie umiem gotować i prowadzić najlepszy domek, jaki byłam w stanie sobie wymarzyć. Pewnie teraz myślisz o tych wszystkich sytuacjach, które razem przeżyłyśmy. Nie wystarczyłoby dnia, żeby to opisać. Nasz dom był zawsze radosny, wesoły, bardzo pozytywny. Nawet jak byłaś po wypadku, to zawsze wiedziałam, że jesteś dla mnie ogromnym wsparciem i z wielką przyjemnością pomagałam ci zdrowieć. Pamiętasz nasze wieczorne zakupy w Tesco? Kupowanie bajek na VHS? Najlepsze lata na działce, którą kupiłaś dla mnie, jak połamałam kręgi? A pamiętasz te wszystkie piosenki, których razem słuchałyśmy i które mi nucisz, a ja od razu wiem, o co chodzi? Pamiętasz te wszystkie momenty, w których wzajemnie się wspierałyśmy, mimo że nieraz nie było łatwo? A te wszelkie sprawy, o których wiemy tylko my? Nie sposób mi teraz wszystkiego wymienić. Ale pamiętaj, że jesteś najcudowniejszą mamą, jaką tylko mogłam sobie wymarzyć. Może nie jestem na co dzień zbyt wylewna, ale bardzo, ale to bardzo cię kocham i dziękuję, że jesteś. Ponadto jestem ci niesamowicie wdzięczna za wsparcie w organizacji tego wesela. Twoja radość jest dla mnie najpiękniejszym widokiem na świecie. Mamo, dziękuję ci za to, że opiekowałaś się mną z matczyną miłością. Poświęcałaś mi dużo uwagi i czasu. Zawsze dbałaś o to, żeby niczego nam nie brakowało i często stawałaś na głowie, żeby to wszystko dopiąć. Dzięki tobie już od najmłodszych lat czułem pociąg do rozwijania swojego umysłu.
Uwielbiałem chłonąć wiedzę i często obitnie podchodziłem do wszelkiego rodzaju wyzwań szkolnych. W razie czego zawsze mogłem liczyć na Twoje wsparcie, zwłaszcza z języka polskiego, ale pewnie szybko zauważyłaś, że stałem się bardzo samodzielny i duża w tym Twoja zasługa. Nie można też zapomnieć o tym, jak organizowałaś nam wakacje, zwłaszcza nad Twoim ukochanym polskim morzem. Zawsze planowałaś to wszystko dokładnie i zawsze był to udany czas. Wreszcie przejdźmy do tego, że zawsze byłaś dla mnie wyrozumiała i dawałaś mi dużo swobody, dzięki czemu korzystałem z uroków nastoletniego życia i miałem czas, żeby popełnić parę błędów i wyciągnąć z nich wnioski. Na koniec powiem Ci, że miałaś ogromny wpływ na mój gust muzyczny i filmowy. Pokazałaś mi sporo wspaniałych rzeczy, miałem też trochę okazji się oddzięczyć i wiedz, że miałaś duży udział w kształtowaniu tego. Tato, Tobie również bardzo dziękuję. Oczywiście jako mężczyzna podchodziłeś do mnie dużo mniej emocjonalnie niż mama, ale wiem, że bardzo mnie kochasz i jestem Twoją ukochaną córeczką. Bardzo Ci dziękuję za to, że lubię motoryzację tak samo jak i Ty. Do dziś pamiętam, jak chodziliśmy ulicami Polkowic i przepytywałeś mnie z marek samochodów, albo w garażu pokazywałeś wszystko, co jest pod maską samochodu. Jestem też ogromnie wdzięczna za dbanie o moje autko. Chociaż nieraz się wkurzam, jak chcę już jechać do domu, a Ty jeszcze ciągniesz mnie na myjkę, to zawsze jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Dziękuję też za to, że mam taką majsterkową duszę i kombinuję ze wszystkimi robótkami domowymi. Nie zawsze z dobrym skutkiem, no ale jednak kombinuję. Dziękuję za nasze wspólne wyjazdy wakacyjne, za wszystkie weekendy, które spędzamy wspólnie we Wrocławiu i jest tak wspaniale. Bardzo dziękuję, że mamy tak świetny kontakt, za co jestem ogromnie wdzięczna. Jesteś super ojcem, będziesz super teściem, a za jakiś czas super dziadkiem. Nasza relacja w tym momencie będzie jeszcze pełniejsza. Chociaż na co dzień mało pokazujesz swoje uczucia, to wiem, że ten dzień jest jednym z ważniejszych w Twoim życiu. Tak jak i dla mnie. Tato, dziękuję Ci za to, że zawsze starałeś się oryginalnie zorganizować nam czas i zabawę. Pierwszą rzeczą, jaką pamiętam, a która niekoniecznie była pierwsza, był ten malutki samochód, który znalazłeś i przerobiłeś tak, żebyśmy mogli w nim jeździć. Do tego wyglądał bardzo ładnie. Dużo też bawiliśmy się z kamerą i mamy po tym dużo wspomnień. Dużo pracy wkładałeś też w praktyczne rzeczy, takie jak remont, ręcznie dorabiane meble, basen i piaskownica na działce, no i oczywiście wszelkie wariacje na temat sprzętu elektronicznego. Jeśli o elektronikę chodzi, to na pewno zaraziłeś mnie tym zainteresowaniem, które pielęgnuję do dziś, zarówno hobbystycznie, jak i zawodowo. Efekt potęguje to, że od najmłodszych lat byłem już mocno skomputeryzowany i to przełożyło się bezpośrednio na to, czym zajmuję się teraz w dorosłym życiu. Dzięki temu wszystkiemu czuję się teraz pewnie w tym, co robię. Na koniec ponownie wspomnę o tym, jak kształtowałeś mój gust, pokazując ulubioną muzykę i filmy. Podsumowując nasz list, jesteśmy szczęśliwi, że jesteście naszymi rodzicami i towarzyszycie nam w jednym z najważniejszych dni naszego życia. Wiemy, że bez Waszej pomocy i wsparcia nie byłoby nas dzisiaj w tym miejscu. Ogromnie dziękujemy za to wsparcie i mamy nadzieję, że jesteście z nas tak samo dumni, jak my z Was w tym momencie. Ponadto wiemy, że od teraz nasze relacje rodzinne będą jeszcze pełniejsze, jeszcze lepsze. Od teraz jesteśmy wielką rodziną, jesteście najcudowniejszymi rodzicami. A ponadto od teraz też teściami. Dziękujemy i kochamy Was.